Halo, halo, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na takim live'ie ekstra. Dzisiaj właśnie spotykamy się w piątek i nie będziemy rozmawiać właściwie bardziej o psach. Będziemy rozmawiać bardziej o stresie, w jakimś stopniu na pewno też dotyczy on psów, ale o stresie i ludziach i tym, czym jest stres, jak go przeżywamy, w jaki sposób on działa na nas. I co możemy ewentualnie zrobić, żeby jakoś sobie z nim radzić, jak się do niego adaptować. Więc to wszystko będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. I też słuchajcie, na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli specjalnego gościa, którym jest Radosław Grzeguszko, psycholog, psychoterapeuta, trener szkoleń, warsztatów, który się tym zajmuje od 16 lat, więc ma ogromne doświadczenie. Nawet bym powiedział, no, rzadko się spotyka trenera psów, który ma aż tak duże doświadczenie, a trenera ludzi to nie wiem, bo rzadko ich spotyka. Natomiast widzę, że już jesteście tutaj obecni i cieszę się bardzo, bardzo. Jak tak, stała ekipa, Sylwia napisała, stała ekipa się już zbiera, to się bardzo cieszę, bo zawsze miło zobaczyć znajome twarze. Czy ktoś jest po raz pierwszy, kogo mógłbym szczególnie przywitać na naszym live'ie? Jeżeli tak, to niech się ujawni. Cześć Wanda, nie wiem, czy jesteś po raz pierwszy, ale jeżeli tak, to też cię bardzo, bardzo serdecznie witam. Masz serduszko ode mnie. Ja niestety nie mogę wam dawać tutaj serduszek, ale chętnie bym to zrobił, rzecz jasna, gdybym tylko mógł. Może kiedyś to Facebook nam udostępni. Okej, dobry wieczór. Cześć Bartek pisze, że zdążyłem. Świeżo z psem do domu wróciłem. No. Teraz to musicie uważać, bo ponoć są zamknięte też nie tylko parki, ale i lasy, więc nie wpuszczą nas z psem do lasu, chyba że jest to pies myśliwski, bierze udział w polowaniu. Cześć Chili As, po raz pierwszy. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, skoro po raz pierwszy. Tak, ja myślę, że tutaj Kasia napisała, dobry wieczór, ciekawy temat, pełen wsparcia zapewne. Powiem Wam szczerze, chciałbym bardzo, bardzo, żeby to, co my tutaj robimy w tym czasie pewnej izolacji, tej całej pandemii, żeby to było takie miejsce, w którym my się możemy spotkać, możemy się nawzajem trochę wesprzeć, możemy porozmawiać o różnych rzeczach, właśnie nie tylko o psach, ale o tym wszystkim, co nas gdzieś tam dotyka, tak, jak to na co dzień przeżywamy. Ja sobie dzisiaj, tak właśnie próbując myśleć o tym, o tej całej sytuacji, wiecie, czego na przykład ja się najbardziej obawiam w tej całej epidemii, że gdybym ja zachorował, tak, i musiał na przykład udać się do szpitala, to Frelkę by mi zabrali do schroniska. I to jest mój największy problem, tak naprawdę, nie? Że co by się stało z moim psem? Ja myślę, że niektórzy z nas mogą po prostu też taki stres przeżywać. No, nie bardzo sobie to wyobrażam. I to rzeczywiście mnie w jakiś sposób stresuje, nie? Dlatego też zaprosiłem naszego gościa, który będzie mówił na temat oblicza lęku w czasach zarazy. Taki sobie wymyśliliśmy temat roboczy. Jak to się potoczy, będzie to zależało też od Was, ponieważ cały czas możecie zadawać pytania, możecie komentować, możecie po prostu pytać o to, co jest dla was ważne. Okej, okay, myślę, że już dość sporo osób, które są zainteresowane tematem, do nas dołączyło. Także pozwólcie, że teraz już bardziej tak oficjalnie powitam Radosława Grzeguszko. Cześć Radku, czy nas dobrze widzisz, słyszysz? Cześć. Cześć. Tak, widzimy cię. Widzimy, słyszymy i fajnie, fajnie bardzo, że jesteś. Słuchaj, ja zwykle to ja tutaj dużo gadam, ale tym razem myślę, że ludzie nie przyszli tutaj po to, żeby słuchać mnie, tylko raczej po to, żeby posłuchać ciebie i żebyś ty mógł podzielić się swoją wiedzą i wiesz, swoim doświadczeniem właśnie w pracy z takimi sytuacjami kryzysowymi, stresowymi. Jak też możemy sobie z tym radzić, w jaki sposób możemy sobie pomóc w tym czasie, na co zwrócić uwagę. To wszystko pozwoli, że będę cię właśnie pytał. Natomiast może wiesz co, żeby tak jakoś to uporządkować,
to zacznijmy od takiego pytania, wiesz, w ogóle czym jest stres i czy to doświadczenie jest dla nas normalne, czy to jest tak, że należy za wszelką cenę unikać stresu i dążyć do komfortu, czy po prostu przeżycie stresu jest jakimś takim normalnym doświadczeniem, czy nienormalnym. Jak ty to widzisz i oddaję ci głos. Teraz czekaj, wiesz co, bo tutaj piszą nam nasi słuchacze, że nas nie słychać, więc ja może jeszcze raz spróbuję coś zrobić z tym, że ciebie nie słychać. A wiesz, to jest zawsze tak jest, że jak jest coś takiego, to właśnie, że coś nie, że coś się dzieje. Ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. Widzicie, kolejne szkolenie ze stresu. Zaraz. Nic się nie denerwujcie. Ja też jestem przejęty tym. Bo zdaje się, że tutaj trzeba ustawić coś w preferencjach ustawienia dźwięku wideo w samym Skype'ie. Okej. Zaraz to ogarniemy. Słuchajcie, dobrze, że mówicie. Ratkuję, zaraz tutaj się próbuję jakoś zorientować, jak to zrobić. Bo wiecie, Skype cały czas coś tutaj mota. Ja się wam też pokażę, bo teraz to tak, ja tam gadam, jestem nie człowiek w tle. I coś tam gada bez sensu, tak, Radosław, masz dużo lektur. No dobra, słuchajcie, zaraz ja to spróbuję tutaj ogarnąć w międzyczasie. Widzę, że się dołączają do nas kolejne osoby. Dźwięk i obraz. Dziś to będzie do licha ciężkiego. Pewnie w jakichś zaawansowanych. Zezwalań na użycie protokołu DMI. Czy teraz, Radek, powiedz coś. Dzień dobry, dobry wieczór. Słychać teraz? Dajcie znać, czy to słychać. Halo? Wiesz, musimy poczekać, bo to jest tak, że przez jakiś czas po prostu jest, wiesz, tak, że to się musi przetworzyć. Dajcie znać, proszę, czy teraz było słychać, jak Radek powiedział dobry wieczór, bo ja włączyłem zezwalań na użycie protokołu NDI. Tak. Dobra, Radek, mów. Okej, to jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Ja też jestem przejęty, Jacku, tą swoją obecnością. To jest mój pierwszy live. No, popatrz, i od razu taka wpadka z mojej strony, sorry. To znaczy, zacząłeś od stresu, tak na dobrą sprawę. Ja bym nie chciał umieścić tego wszystkiego w kontekście stresu, szczególnie, że tematyką dzisiejszego spotkania są raczej oblicza lęku i lęk. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o stres, to jest często taki bardzo duży worek. I bardzo często różne osoby do tego worka wrzucają przeróżne uczucia, które się pojawiają, które się wydarzają, które się dzieją. Ja bym chciał jednak wrócić do tego głównego tematu, czyli do tematu lęku. W ogóle skąd ten temat? Ja sobie go wymyśliłem trochę tak, że ten temat jest w sumie zestawieniem takich dwóch lektur, dwóch książek. Te oblicza zarazy pewnie często słyszycie to w mediach różnego rodzaju, że jesteśmy w czasach zarazy, albo coś się dzieje w czasach zarazy, że polityka jest w czasach zarazy, albo ochrona zdrowia jest w czasach zarazy.
To jest taki książka, czy taki, no, książka Gabriela Marqueza Miłość w czasach zarazy, i to jest jakby jedna pozycja. Natomiast Oblicza lęku jest taką książką już dosyć zapomnianego psychoanalityka, który napisał ją w 61 roku, czyli prawie 60 lat temu. O obliczach lęku. Ja chciałem to jakoś tak zestawić, żeby to było też strawne w takim kontekście tego wszystkiego, co się dzieje. Więc o ile na początek możemy trochę opowiedzieć o tym stresie, ja bym się odniósł jednak do emocji, jakie ten stres wzbudza, szczególnie, że to nie jest ten dobry stres, o którym być może często na różnych szkoleniach czy kursach słyszycie, tylko o tym złym stresie, o takim stresie, który wywołuje różne negatywne emocje i różne negatywne reakcje organizmu. Tak, myślę, że to tak tytułem wstępu. Czyli odnosimy się tutaj jakby do bardziej też do lęku, tak? Tak, przede wszystkim do lęku. Tak sobie myślę, że to, co o czym zacząłeś opowiadać i o czym zacząłeś mówić, czyli o tym stresie, że to być może jest niektórym z was znane, że ten tak zwany zły stres, który może być rozumiany na różne sposoby, ale głównie myślę, że tutaj chodzi o bodziec, czyli właściwie o to, co wywołuje w nas stres, to ma kilka faz. I to zostało dość dobrze opracowane przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Ten stres ma taką właściwość, że w pierwszej fazie, jeśli ten stres jest bardzo ogromny, dochodzi do takiej fazy alarmowej. Faza alarmowa to jest taka faza, w której cały nasz organizm się spina. Przyjmuje właściwie dwie możliwości reakcji, braku reakcji, bo teraz uważa się, że właściwie tych rzeczy jest aż trzy, czyli reakcje walki, reakcje ucieczki albo reakcje zamrożenia. Niektóre zwierzęta to prezentują w przypadku bardzo silnego stresu, w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia, one po prostu zamierają. I tą fazę alarmową, myślę, jakby tak odnosząc się jeszcze do tego stresu, moglibyśmy bardzo łatwo zaobserwować parę tygodni temu, przy tym wszystkim, co działo się w naszym społeczeństwie. Dwa albo trzy tygodnie temu, ja bym to nazwał taką fazą alarmowo-aprowizacyjną, czyli fazą, w której wszyscy ruszyli, czy większość właściwie ludzi ruszyła na sklepy, zaczęła wykupywać papier toaletowy. Tak, papier toaletowy, mąkę, ale też podziały się bardziej jakby tutaj złożone rzeczy, bo na przykład zaczęła znikać gotówka z bankomatów, mennica polska przestała sprzedawać złoto, że to była taka faza, w której wszyscy zrozumieli, czy być może część przynajmniej ludzi zrozumiała, że coś się zaczyna dziać i trzeba się zaopatrzyć, bo nie wiadomo właściwie, co się wydarzy. Znaczy, czyli po prostu, że to takie kupowanie, wiesz, gwałtownie wszystkiego, co tylko jest do kupienia, to jest właśnie ta taka faza alarmowa stresu. Myślę, że to jest społecznym, to znaczy, bo wiesz, ty mówisz bardziej w tej chwili już nie o przeżyciu takim jednostkowym, pojedynczym, nie? Jako tak. Pojedynczego organizmu, ale jakiejś społeczności, która jest w takiej sytuacji. Tak, myślę, że to chciałem odnieść bardziej do takiego kontekstu grupowego w tej chwili. Okej, super. Że myślę, że to może być konsekwencją tego. To, co się dzieje w tej chwili, w mojej ocenie, to jest trochę taka faza takiej myszy podmiotłą, która usiłuje sobie gdzieś tam w swoim domu być. I te reakcje oczywiście mogą być przeróżne, które w tej chwili się wydarzają, jeśli chodzi o fazę tą, którą w tej chwili przeżywamy. To jest tak zwana też faza, jeśli chodzi o sam stres, faza adaptacji. Faza adaptacji do stresu polega na tym,
że już mniej więcej mamy ogarnięte to wszystko, mamy zakupiony ten papier toaletowy i kilkanaście sztabek złota w tym wszystkim i zaczynamy okopywać się w swoim własnym domu, w swoich własnych kręgach. Czekamy na to, co się stanie. Ta faza jest, nie jest taka gwałtowna jak faza alarmowa, natomiast ona ma jeden podstawowy defekt, czy jeden podstawową jakąś taką negatywną właściwość, a mianowicie taką, że ona zaczyna drenować czy wyczerpywać nasze zasoby. Czyli to wszystko, co w swoim życiu zgromadziliśmy, jeśli chodzi o nasze relacje z ludźmi, o sposoby organizowania sobie życia, o to, w jakim sposób sobie organizujemy posiłki, cały dzień, w jaki sposób potrafimy się uspokajać, w jaki sposób robimy różne rzeczy, to zaczyna nas ściągać z tych zasobów. Ta faza zaczyna korzystać z tych wszystkich rzeczy, które zgromadziliśmy, z tej całej naszej energii. I tak sobie wyobrażam, że prawdopodobnie jesteśmy w tym miejscu w tej chwili. Radku, pozwól, że ja tutaj jakby się... Czekam. Czemu ja się ciągle pokazuję jako ty, wiesz? Nie wiem. To też stresujące. Czekaj, słab. Okej. Okay. No czy wiesz co, bo ty mówisz tak, że jest ta faza jakby taka szokowa, tak? I teraz ta faza adaptacji. I że ta faza adaptacji czerpie z tych naszych zasobów, tak? Czyli że to nie dzieje się tak jakby za darmo, że my się adaptujemy do tych nowych warunków, tak? Tak. Nie ma nic za darmo. Jeśli jest przedłużający się stres, a ten stres jest przedłużający się, nie ma tu żadnej wątpliwości. Mało tego, to nie jest taki stres, który zniknął, tylko to jest raczej stres, który trwa i jeszcze z tego, co obserwujemy w różnych miejscach, przynajmniej z tego, co ja obserwuję, on zaczyna się nasilać, to on zaczyna nas wykańczać na różne sposoby. W tym znaczeniu, że zaczyna czerpać, myślę, że na początek z najbardziej takich podstawowych rzeczy, takich jak sen i taki jak odżywianie się. Wyobrażam sobie, że osoby, które zostają w domach, musiały przeorganizować, czy prawdopodobnie przeorganizowały sobie, bo nie przeorganizowały sobie jeszcze tej fazy całej dobowej, tego całego cyklu dobowego. Może to mieć wpływ na różne rzeczy związane ze snem. Z tego, co obserwuję wśród moich pacjentów i z tego, co obserwuję wśród osób, moich znajomych, którzy mi o tym opowiadają, to zdarza się tak, że ten sen się przedłuża albo ten sen się zmniejsza. Ludzie zaczynają się na przykład wybudzać w nocy albo nie mogą zasnąć. Pojawiają się jakieś drzemki w ciągu dnia. Kwestia jedzenia też jest tutaj istotna, ponieważ no jak już zakupiliśmy to wszystko, co mieliśmy do zakupienia w tych naszych marketach, to teraz właściwie nie pozostaje nam nic, jak z tego coś ugotować. I to nie jest też zwykła sytuacja, bo zaczynamy czerpać z zasobów, które mamy tam w swojej lodówce czy gdziekolwiek indziej. I są osoby, które potrafią przez wiele godzin nic nie jeść, a są też osoby, które, mówiąc tak po prostu, zaczynają zajadać ten stres, czyli zaczynają jeść nadmiernie. No i do tego dochodzi często ograniczenie możliwości ruchu. No tak, bo jesteśmy trochę w przymusowej sytuacji, także no nie możemy chodzić w różne miejsca. Tak. Kończąc ten wątek stresu, bo nie chciałbym mu też za dużo poświęcić uwagi. Po fazie adaptacyjnej niestety następuje faza wyczerpania. Faza wyczerpania w tym klasycznym modelu stresu prowadzi do śmierci albo prowadzi do jakiegoś naprawdę trudnego wyczerpania organizmu z tego wszystkiego, co ma. I teraz tych zasobów jest mniej, energii jest mniej, mniej się chce, mniej rzeczy sprawia przyjemność.
i często gdzieś na końcu pojawia się jakaś taka apatia. Natomiast to, co myślę ważne w tej fazie adaptacyjnej do stresu, w której jesteśmy teraz, to jest nabranie czy posiadanie takiej umiejętności budowania swoich zasobów, tego wszystkiego, co my posiadamy, tego wszystkiego, co my mamy i odtwarzania pewnych rzeczy, na które być może do tej pory nie mieliśmy czasu, ale rzeczy, które nas budują. I to wydaje mi się najbardziej istotne w tej fazie, jeśli chodzi o sam stres. To myślę, że do tego jeszcze, wiesz co, ja bym do tego jeszcze przeszedł za chwilę, ale żeby tak jakoś podsumować ten wątek, bo to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, co powiedziałeś. Mianowicie, że stres może być też przeżywany w sensie zbiorowości, także nie tylko jednostka podlega temu doświadczeniu, ale też zbiorowość. Tutaj się pojawiają też takie pytania gdzieś na naszym live'ie, że właśnie pies też przeżywa to i czy pies odczuwa stres i to oddziałuje na niego. Ja myślę, że to też jest jakby no, element tej naszej rodziny czy zbiorowości, w której żyjemy i z całą pewnością on to przeżywa. I to też może się przejawiać właśnie w tym, o czym mówiłeś, tak? Czyli w śnie i w jego odżywianiu na przykład, tak? Albo myślę, że też może być bardziej na przykład rozdrażniony albo bardziej reaktywny w pewnych sytuacjach, gdzie no po prostu odczuwa to, że my jesteśmy w jakimś niezbyt normalnym stanie psychicznym, tak? Czyli że jesteśmy jakoś tam poirytowani albo czymś załamani, albo czymś przytłoczeni. Myślę, że tak. Ja chciałbym tutaj się odnieść do czegoś zupełnie innego, a mianowicie do memów, które się pojawiają na grupach miłośników kotów. I to już jesteś miłośnikiem kotów, jak pamiętam, tak. Również. Ale jakby te memy, które się pojawiają na grupach miłośników kotów, one oddają właśnie jakby esencję tego twojego pytania. Bo pojawiają się takie memy z kotami, które są ujęte w różnych pozycjach. Z jakimś takim tekstem pod tytułem Grażyna, musimy poważnie porozmawiać, dlaczego ty jeszcze jesteś w domu i nie chodzisz do pracy. Myślę, że to jest gdzieś taki sposób przekazywania tej informacji, że zwierzęta no, odczuwają to, że coś się zmienia, coś się zmieniło, że ten rytm dobowy, czy ten rytm relacji tam z właścicielem, czy jakby to nie nazwać inaczej, czy z innym domownikiem, po prostu ulega zmianie. A każda zmiana jakiegoś regularnego trybu jest stresująca. Jest stresująca, bo pojawia się jakiś nowy element, do którego często zwierzęta nie są przyzwyczajone. I nagle się okazuje, że zostaje zaburzone to wszystko, co zostało do tej pory wypracowane. Nie wiem, jak to jest w przypadku psów, ale w przypadku kotów niewątpliwie ma to znaczenie, ponieważ no, nagle właściciel, czy tam domownik, bo trudno też czasem mówić o właścicielu. Koty nie mają właścicieli. Tak. Ale często no, nawyki, do których był przyzwyczajony i miejsca, w które zaglądał, kiedy tego domownika nie było, nagle to zostaje zaburzone, bo nagle ten domownik zajmuje jakieś obszary w tym domu, których do tej pory o tych godzinach nie zajmował. Wyobrażam sobie, że to można przenieść również na psy, że pojawia się jakiś taki niepokój, albo jakaś na pewno zaburzenie dotychczasowych nawyków. Tych, które były do tej pory. To jest pierwsza sprawa. A to, że atmosfera i ewentualne napięcie czy stres właściciela psa się udziela psu, to jest dla mnie rzecz jasna. Zresztą tu polecam taką książkę, nie pamiętam już autora, ale takiego bardzo mądrego biologa o empatii u zwierząt. Jak zwierzęta, w jaki sposób zwierzęta mają, w jaki sposób zwierzęta przeżywają emocje, nie tylko swoich właścicieli, czy tam domowników, ale też innych zwierząt. I w jaki sposób potrafią wczuć się w ich sytuację i też
wykonać różnego rodzaju pomocowe działania. Tam jest bardzo dużo filmików w internecie, które to pokazują. Takich filmików, gdzie nawet między gatunkami jeden gatunek zwierzęcia jest w stanie na przykład uratować, nie wiem, tonącego jakiegoś tam przedstawiciela innego gatunku, nie? Czy wiesz, no, tam nie wiem, czy masz na myśli Marka Bekoffa, czy znaczy nie ważne, bo to jest, na przykład jest kilka takich książek, na przykład Fransa de Vala, Bystre zwierzę, Wiesz co, nie mam Tajemnicza głupiej zwierząt. Więc nie powiem ci, co to za książka, ale jest to książka z czarną okładką, na której jest prawdopodobnie szympans. To pewnie Bono i ateista w poszukiwaniu humanizmu. W każdym bądź razie, Albo małpy tak, i filozofowie. myślę, że tak, że zwierzęta Bono przeżywają. i ateista, tak, bo to chyba nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy, o tych małpach Bonobo, nie? W poszukiwaniu humanizmu. Bardzo, bardzo fajna książka. No. Polecamy. Dobra, tutaj też pozwól, Radku, że jeszcze tak, wiesz, w miarę, bo też jakby ten live to jest też troszeczkę coś takiego, gdzie my sobie staramy się ze sobą trochę rozmawiać i tutaj na przykład Kasia napisała, że moja lotka nigdy nie śpi ze mną w łóżku, od jakichś 2 tygodni zaczyna mi się nocą ładować w pościel, jakby brakowało jej nagle bliskości bardziej. Ma mniejsze kontakty socjalne z psami, ale z ludźmi zrobiła się jakby osamotniona. Widzisz, czyli też psy to tak jakoś przeżywają, nie? Tak, oczywiście. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Po pierwsze, zmiana nawyków, a po drugie, wyobrażam sobie, że no, ten stres się udziela. I udziela się to wszystkim żywym istotom, które zamieszkują nasz dom, z którym jesteśmy związani. A dzięki temu jest w ogóle możliwość wytworzenia jakiejkolwiek relacji, prawda? Ale też powiedziałeś coś takiego bardzo moim zdaniem istotnego, że my w momencie już tej fazy adaptacyjnej zaczynamy czerpać z tych naszych zasobów i ja bym cię chciał troszeczkę zapytać bardziej o to wyczerpywanie zasobów. Wspomniałeś już o jedzeniu, wspomniałeś o śnie, tak? I teraz czy jeszcze, powiedzmy, możemy zauważyć jakieś tam symptomy, które świadczą o tym, że nasze zasoby zaczynają być wyczerpywane, nie? Bo ja tak od razu to oczywiście, wiesz, jak większość studentów psychologii, nie? Jak czytają o jakichś psychopatologiach, to dopasowują do siebie i mają wszystko, nie? Więc ja mam tak, że jak słuchałem tego, co mówisz, to mówię, dobra, zdarza mi się spać do 9, dopóki mnie Frelka na przykład nie obudzi, a ona jest sprytna i nie budzi mnie, potrafi spać bez problemu do 9, nawet 30, ale na przykład też zdarza mi się, wiesz, że odżywianie, nie? No, nie wiem, gotuję coś tam raz na 2 dni i mi się nie chce gotować codziennie, bo po co, nie? Więc to jakby są rzeczywiście takie dwie rzeczy, które sam jakby u siebie odnalazłem. Syndrom studenta, Maja. Okej. Okay. I teraz tak, syndrom studenta. Czy mówisz to, że student raz na 3 dni coś gotuje? Czy śpi do 9? Bo nie wiem. Okej. Okay. No, natomiast ja bym chciał ciebie troszeczkę też zapytać, czy mógłbyś powiedzieć więcej, że jakby o tym wyczerpywaniu się zasobów, tak? Czyli jak możemy stwierdzić, oprócz tego, że nie wiem, śpimy jakoś nienormalnie i robimy różne rzeczy typu albo się objadamy, albo się sobie dogadzamy, albo nadmiernie właśnie, albo nie jemy, albo czy jakby te dwie sfery. Jeszcze coś więcej o tym wyczerpywaniu się zasobów. Co nas powinno zaniepokoić w tej sytuacji? Może tak. Ja myślę tutaj o dwóch rzeczach. Natomiast gdzieś potem chciałbym jednak wrócić do tego lęku, żeby nam dobra, nie... Dobra. Chyba, że będzie jeszcze taki moment kiedy indziej na poruszanie tego tematu. Ale odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że tutaj dwie rzeczy mogą nas zaniepokoić. Pierwsza rzecz jest taka, i to też jest jakieś takie moje doświadczenie tej informacji, którą dostaję od ludzi, że... Na początku, jeśli ktoś jest w izolacji i jego tryb funkcjonowania się zmienia, pojawia się nagle taki hura optymizm pod tytułem: teraz mam czas na wszystko. Mogę sobie poczytać książki,
nie wiem, mogę porobić rzeczy, których do tej pory nie robiłem. Takim, mam wrażenie, polskim syndromem jest dość częste ruszenie części przynajmniej osób do różnych marketów budowlanych i wykonywanie w tym czasie remontów. Oni mają oblężenie. Tak, że super czas, w którym nagle mogę zacząć robić rzeczy, na które do tej pory nie miałem czasu po prostu, czy nie miałam czasu. To, co wydaje mi się niepokojące, to jest to, że w pewnym momencie może pojawić się coś takiego, czy takie pytanie pod tytułem: po pierwsze, nie mam na to ochoty, a pytanie brzmi, co ja mam teraz właściwie ze sobą zrobić? Już sobie coś tam poczytałem, czy poczytałam, już sobie coś pogotowałem, pogotowałam. Trochę remontu zrobiłem, ale właściwie potem mi się nie chce. Czyli z jednej strony pytanie o to, właściwie co ja jeszcze mogę w tym wszystkim zrobić, a po drugie jakieś takie zniechęcenie, czy brak energii czy motywacji do robienia różnych rzeczy. To może być taki pierwszy symptom niepokojący w mojej ocenie. Czyli coś, co na samym początku, jeśli zostaje w izolacji, sprawiało mi przyjemność, czy może mi sprawiać przyjemność, nagle staje się dla mnie udręką, albo staje się rzeczą, która mnie zaczyna nudzić. Czyli to na przykład czytanie książek, albo to zostawanie na zasadzie właśnie, że jestem teraz sam i mam wreszcie czas dla siebie i mogę coś tam robić, tak? Że to staje się po prostu ciężarem, mimo że początkowo było fajne, nie? Fajne, bo wreszcie miałem na to czas. Na przykład początkowo długie oglądanie seriali na różnych platformach internetowych może być początkowo fajne, ale w pewnym momencie możemy dojść do takiego przekonania, że właściwie już nam się tego nie chce, już tego jest za dużo. I co teraz? Co ja mam w tym wszystkim zrobić, kiedy jestem odcięty, czy jestem odcięta od ludzi fizycznie, jestem odcięta od regularnych moich działań i właściwie zostaję sam czy sama ze sobą. I wtedy zaczynają w mojej ocenie wychodzić pewne rzeczy, które być może, na które być może wcześniej nie mieliśmy czasu, ale albo na których się w ogóle nie skupialiśmy. No bo taka ucieczka często w pracę, albo taka ucieczka, albo konieczność po prostu codziennego zabiegania zatrzymuje refleksję na tym, co się z nami dzieje. Teraz, kiedy jesteśmy poniekąd, przynajmniej część z nas zmuszona do tego, żeby zostać w domu, kiedy już przerobiliśmy, czy przerobiłyśmy większość rzeczy, które nam sprawiały przyjemność, czasami musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jak to jest z nami. Nie mówię, że to jest niepokojące, ale często może to wywoływać jakiś lęk, dlatego że na co dzień przynajmniej spora część z nas nie ma na to czasu. Nie ma czasu na refleksję, co jest w życiu ważne, w jakim momencie życia jesteśmy, w którą stronę chcemy iść. I nagle te pytania po prostu nas zaskakują w tym momencie, kiedy już właściwie większość tych rzeczy, które do tej pory nam sprawiały przyjemność, stają się nudne, rutynowe, zwykłe, nie przynoszące przyjemności. Okej. Teraz, czyli to widziałbyś jako takie właśnie jakby pojawiające się objawy tego przedłużającego się stresu, ale mówisz, że chciałbyś jeszcze wrócić trochę do tego tematu lęku. Tak, ale jeszcze drugą rzecz chciałbym tutaj o drugiej rzeczy opowiedzieć, która może być niepokojąca i wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Okej. Często zgłaszana w takiej formie ekstremalnej przez wielu psychologów w mediach. Bardzo często może się u nas pojawiać rozdrażnienie, ponieważ nagle zaczynamy przebywać z ludźmi, często z osobami bliskimi, w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętym domu, zaczynamy spędzać z nimi o wiele więcej czasu. Pewne rzeczy, które być może nie mamy do tej pory ułożone z nimi, zaczynają się pojawiać i być bardziej na wierzchu.
I zaczyna nas to wszystko po prostu irytować i drażnić. Mogą się pojawiać jakieś wybuchy złości, często bardzo proste rzeczy. Natomiast w takiej ekstremalnej wersji i bardzo przykrej wersji to jest cały problem osób, które doświadczają przemocy domowej, które właściwie wychodzą z domów tylko po to, żeby od tego swojego oprawcy się odciąć. Natomiast nagle pojawiają się i zostają wtłoczone w sytuację, w której z tą osobą muszą spędzić dużo czasu. Ale to mówisz, przepraszam, mówisz o takich osobach, których powiedzmy niekoniecznie lubimy, tolerujemy, czy tak w ogóle? W ogóle. Aha, dlatego, okay. Że no, część też z mojego doświadczenia wynika, że część pacjentów, czy część osób, z którymi ja się spotykam, ma też różne trudne relacje w swoich rodzinach. I często dla nich wyjście z domu, pójście do pracy, pójście na terapię czy pójście na oddział jest takim momentem, w którym oni mogą od tej swojej rodziny odetchnąć. Natomiast w tej chwili, w momencie, w której nie ma terapii grupowej jako takiej i nie ma terapii na oddziałach, to osoby wracają do swoich rodzin i są zmuszone niejako przebywać 24 godziny z tymi osobami, z którymi nie mają poukładanych relacji. I nie chciałbym tego wyrażać też, że to dotyczy tylko pacjentów, ale myślę, że to może dotyczyć wielu rodzin i wielu małżeństw, które, czy wielu związków, które gdzieś tam funkcjonują. To może prowadzić do różnego rodzaju konfliktów. I myślę, że takie rozdrażnienie i taka rzecz związana z wybuchami złości, czasami o bardzo zwykłe rzeczy, nie wiem, o nieposprzątane, nie wiem, skarpetki czy niepozmywane naczynia, może być też takim symptomem tego, że zaczyna nam się po prostu wyczerpywać, zaczynają nam się wyczerpywać po prostu zasoby. Już ta nasza sprężystość czy elastyczność psychiczna trzeszczy. I to może być jeden z takich symptomów, o których sobie jeszcze myślę. Super, że o tym mówisz, nie? Bo to myślę, że wiele osób, ja tutaj tak czytam te nasze komentarze, wielu z nas się po prostu odnajduje w tym w jakiś sposób, nie? Że tutaj jakby rzeczywiście tak jest i że po prostu taka zmiana codziennej rutyny, taka zmiana codziennych przeżywań jest po prostu codziennej jakby, wiesz, codziennego rytmu jest rzeczywiście dużym, dużym kłopotem. I teraz, aha, tutaj Kamila też napisała troszkę coś odwrotnego, że przez ten koronawirus mój pies pierwszy raz zapoznał się z obcym psem bez jakichkolwiek zachowań agresywnych. Mniej rozproszeń, ludzi, większej ilości psów. Staram się szukać jakichś pozytywów w tym ciężkim czasie. Widzisz, szukałbym pozytywów. Czy właśnie, bo opowiedziałeś o tych symptomach i zanim ja cię zapytam jeszcze o to dbanie o zasoby, to ja bym chciał trochę podążyć ten temat, który gdzieś tam na początku wywołałeś, nie? Lęk, o tym lęku w czasach zarazy, żeby właśnie nie ograniczać tego, o czym rozmawiamy, wyłącznie do stresu. Tak. Ja myślę, że chciałbym się skupić na lęku. Oczywiście ten stres dla mnie jest takim bardzo dużym workiem, ponieważ stresujące może być wszystko. Tak na dobrą sprawę stresować możemy się wszystkim. Lęk jest bardziej dla mnie taką rzeczą, którą możemy uchwycić. Po pierwsze w tym, jak na to reagujemy, po drugie jak to przeżywamy, a po trzecie ze względu na to, że jest emocją, o której można opowiedzieć, którą można się podzielić. I te oblicza lęku, o których wspomniałem w tej książce Fritza Reimana, dla mnie to jest coś bardzo ważnego, co on tam napisał i być może będzie dzisiaj czas, żebym się trochę z wami tym podzielił. Dla mnie taką pierwszą ważną rzeczą i myślę dość jasną, ale nie każdy i nie każda ma tego świadomość, to jest to, że lęk właściwie towarzyszy nam zawsze i jest częścią naszej egzystencji. I bez względu na to, co się dzieje, czy to są drobne trudności naszego życia, czy to jest jakaś katastrofa nasza osobista, czy to jest ta sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, ten lęk w takiej czy innej formie jest.
I my sobie zazwyczaj z tym lękiem jakoś radzimy. Staramy się sobie jakoś go zorganizować, jakoś go sobie zaopatrzyć. No, tym, co ja dostrzegam teraz, co się dzieje w internecie, to jakby takie dwie formy zaopatrzenia czy zorganizowania sobie, czy poradzenia sobie z lękiem. Część jest związana z tworzeniem różnego rodzaju memów i tworzeniem śmiesznych historii, które się wydarzają, a część to jest z organizowaniem zajęć dla siebie, dla dzieci, które też są dostępne w różnych telewizjach śniadaniowych, na różnych platformach. A czasami się łączy jedno z drugim, nie? Tak, tak, dokładnie tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten lęk zawsze nam towarzyszy i on jest z nami właściwie przez całe życie, bo zawsze musimy odpowiadać na różnego rodzaju wyzwania, które się pojawiają dnia codziennego i on może mieć przeróżne formy, od jakiegoś po prostu niepokoju delikatnego, od jakiejś niepewności, zaskoczenia, które powoduje jakiś nasz dyskomfort, po bardzo takie historie związane z nawet z atakami paniki. I lęk prowadzi do choroby właściwie wtedy, kiedy przekracza taką możliwość bycia sygnałem ostrzegającym. Bo lęk ma właściwie dwie właściwości. Pierwsza rzecz to jest ostrzeganie przed tym, że coś się dzieje, coś niedobrego, ale on ma jeszcze taką drugą właściwość, że on daje takie wyzwanie i impuls do tego, żeby go przezwyciężyć. Czyli jakby mobilizuje trochę. Tak, mobilizuje, ponieważ on informuje o tym, że coś dzieje się nie tak i daje jednocześnie, angażuje organizm, spina. To jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, tak? Walka, ucieczka albo zamieranie. Coś, co pozwala nam przetrwać. On też nas angażuje do tego, żeby coś z tym wszystkim zrobić. I lęk prowadzi do choroby w momencie, kiedy przekracza tą swoją właściwość mobilizacji. Tą swoją właściwość, która prowadzi do tego, że można coś z nim zrobić. Kiedy trwa za długo, albo jest zbyt uporczywy, wtedy ta jego właściwość, czy ta jego możliwość do tego, żebyśmy coś w tej sytuacji zrobili, znika i to wtedy prowadzi do choroby i to jest w przypadku lęku bardzo niebezpieczna sprawa. Czyli po prostu ten lęk trochę działa tak, jak mówiłeś, stres, nie? Że po prostu zbyt długo przeżywany, jakby nierozładowany, nieopanowany, prowadzi do wyczerpania pewnych zasobów i do problemów, tak? Często też lęk pojawia się w takiej sytuacji, albo to jest sytuacja nowa dla nas, zupełnie nieznana, czyli to mam wrażenie, co właśnie teraz się dzieje. Z drugiej strony to jest też taka sytuacja, do której jeszcze nie dorośliśmy. Czyli taka sytuacja... Znaczenie edukacyjne lęku. Tak, ponieważ lęk popycha nas do rozwiązywania różnych problemów, które pojawiają się na różnych stadiach naszego rozwoju. Czy zdam do następnej klasy? Czy zdam się zdać na maturę? Czy znajdę pracę po studiach? Czy jak już jesteśmy małżeństwem, to uda nam się wziąć kredyt? To są przeróżne rzeczy, które wywołują niepokój, lęk, a które tak na dobrą sprawę mówią nam o tym, że stajemy przed sytuacją nową i często sytuacją, do której nie dorośliśmy, w tym znaczeniu, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby się nią zająć. W tej chwili to, co się wydarza, jest zupełnie z innej kategorii lękiem, ponieważ to jest lęk, który, czy może inaczej, to jest sytuacja, która wywołuje lęk, czy jest w stanie wywołać lęk u zdecydowanej większości osób. Natomiast pomimo tego, że ten lęk u różnych osób może być podobny, każda osoba przeżywa ten lęk na swój własny sposób. I każdy ten lęk jest przeżywany i indywidualnie i każdy sobie z nim radzi inaczej. Tu mi się bardzo podoba w tym wszystkim Orwell i jego książka Rok 1984. O proszę. Ponieważ
Tam jest taki kawałek, w którym Wielki Brat nie był w stanie zunifikować wszystkich ludzi i poddać ich tym samym procedurom, ponieważ każda z przesłuchiwanych osób bała się czegoś innego w pokoju 101. I to jest właśnie ten wymiar lęku. To znaczy ten wymiar, w którym obiektywnie te same bodźce mogą na nas działać i wywoływać w nas lęk, ale nasze indywidualne przeżywanie może być u każdej osoby zupełnie inne. Ta faza adaptacji stresowej też może być różna u różnych osób. Są osoby, które są w stanie się załamać od razu czy wyczerpać. Są osoby, u których ta faza może potrwać bardzo długo. A są osoby, które potrafią się nauczyć odtwarzania swoich zasobów czy czerpania ze swoich zasobów, jak najbardziej je zachowując, albo tworzenia nowych zasobów, tak żeby sobie z tym poradzić. Ja bym tu jeszcze chciał zwrócić uwagę na jeden taki aspekt, że człowiek istotą społeczną jest. To znaczy to, co teraz przeżywamy w odcięciu się od kontaktów takich realnych z ludźmi, z którymi do tej pory mieliśmy kontakt, nawet w piekarni, jeśli ten chleb jest wydawany przez okienko, albo ze znajomymi z pracy, albo z ludźmi, których spotykamy, to też działa dla nas niekorzystnie. Po prostu zaczynamy żyć w jakiejś takiej bańce, w jakiejś takiej izolacji i to też potęguje z jednej strony niepokój, czy też lęk, z drugiej strony wzmaga ten stres, o którym mówiliśmy na początku. Czyli wiesz co, ja patrzę tutaj na reakcję naszych gości, których mamy całkiem sporo. Dostałeś 111 serduszek, 3 jedynki, popatrz. Ale to wiesz, tak, powiem ci, bardzo mi się miło ciebie słucha, tak przy okazji. Myślę, że nie tylko mi, ja też ci daję serduszko. I tutaj, wiesz, zapytał się Zbigniew, bo ja myślę, że to jest jakby to, co już w tej chwili zacząłeś mówić, to raczej dotyczy tego odbudowywania sobie zasobu właśnie, czy jakby tego tematu właśnie dbania o swoje zasoby. Ale Zbigniew tutaj zadał takie pytanie, które myślę, że może być ciekawe dla naszych w ogóle uczestników naszej rozmowy. Czy planowanie rzeczy do zrobienia i robienie ich pozwoli na lepsze radzenie sobie z sytuacją? Myślę, że to jest jakiś taki dobry kierunek. Tylko to trochę nie działa u osób, które do tej pory były nadmiernie perfekcjonistyczne czy nadmiernie sobie wszystko planowały. Ale fakt, na to zwracają uwagę różni psychologowie w telewizji. Zresztą tuż przed live'em dzisiejszym w jednej z telewizji była wypowiedź pani psycholog. Ja się pod tym podpisuję zresztą. Że tworzenie pewnej rutyny albo pewnego rytmu dobowego z jakimiś nawet bardzo drobnymi rzeczami do realizacji, do osiągnięcia może mieć na nas korzystny wpływ. Że te dni nam nie przepływają przez palce. Że mamy jakieś poczucie skuteczności. Że mamy jakieś poczucie wpływu. Że w tej sytuacji, w której nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które się dzieje dookoła, czy społecznie, czy politycznie, czy po prostu zdrowotnie, możemy mieć wpływ na to, co robimy ze sobą, jak sobie układamy, jak sobie planujemy. Takie oporządzanie trochę naszego własnego ogródka w tym wszystkim. Czyli tutaj po prostu to, że właśnie porządkujemy sobie takie mini rzeczy, może w jakiś sposób nam pomóc poradzeniu sobie z tym lękiem czy z tym stresem. Natomiast tutaj, wiesz co, jeszcze Magdalena taki podrzuca nam wątek czy pytanie, czy nie pomaga żyć chwilą w tej sytuacji? Trochę tak jak psy, które żyją chwilą, jak wiemy. Pytanie, co to znaczy żyć chwilą? Wiesz, że jakby, bo ja może ci wyjaśnię, wiesz, bo ty nie jesteś ekspertem od psów, więc ja ci wyjaśnię, a tutaj mnie, kochani, poprawicie. Czy chodzi o to, że wiesz, psy
nie mają takiego poczucia czasu jak my, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Tak? Znaczy one nie myślą na przykład w tych kategoriach, że nie wiem, pogryzę sąsiada i opowiedzą o mnie w wiadomościach. Albo że na przykład moje życie było ciężkie, ponieważ moja matka była suką. Albo wiesz, że byłem, nie wiem, wychowany na podwórku, a teraz mieszkam w mieście i to powoduje, że miałem trudne dzieciństwo, do szkoły pod górkę i to powoduje, że jestem jaki jestem. Znaczy, psy po prostu z racji tego, że właśnie żyją tu i teraz, tak, one jakby nie mają tego takiego poczucia czasu przed, po i nie mają takiego, jakby nie nabudowują oczekiwań, nie nabudowują sobie takiego poczucia, wiesz, swojego statusu albo czegoś takiego, kim jesteśmy i tak dalej, nie? Co powinno być, albo czego nie mamy. Pies z trzema nogami, on nie myśli o tym, co by było, gdyby miał cztery, tak? Wiesz, coś takiego. Czyli ja myślę, że tutaj, Magdalenie, o to chodziło, że życie chwilą to jest jakby skoncentrowanie się na tym, co mamy dane tu i teraz, zamiast takiego nadmiernego rozpamiętywania, co moglibyśmy mieć, albo co ewentualnie utracimy, albo co się stanie, kiedy się stanie, wiesz? Takie zamartwianie się na zapas, tak to rozumiem. Jak to widzisz? Okej, okay. Ja bym chciał tutaj porozdzielać parę różnych kawałków, które tutaj wrzuciłeś. To, że psy nie mają oczekiwań co do tego, co się będzie działo, to być może je też chroni przed jakimś takim lękiem, ponieważ no, nasze myślenie o tym, co być może, to jest jedno z źródeł, które powoduje to, że pojawia się nam taki lęk przed tym, co się wydarzy, przed tym często budowanie jakichś takich scenariuszy dotyczących przyszłości. Myślę, że chodzi przede wszystkim o narrację, jaką budujemy, ponieważ przy braku jakiegoś takiego spójnego języka wyobrażam sobie, że psy nie opowiadają sobie całego swojego życia i nie potrafią się odnieść do tego, co było wcześniej. Tak jak to ująłeś, nie myślą o tym, co było wcześniej. Tak, jest tak. Trochę prościej. Natomiast zdecydowanie. Czasami powiem ci szczerze, jeśli mogę, powiem ci szczerze, czasami im zazdroszczę, one mają łatwiej. Natomiast myślę, że narracja, jaką my uprawiamy, ma też taką właściwość, że potrafi nam nadać sens w różnym, dla naszych różnych trudnych rzeczy, które my mamy, i często potrafi zmienić perspektywę na rzeczy, które nam się wydarzyły. I to jest, jakby myślę, ważna rzecz. Ona jest powiązana z tym, że posługujemy się takim językiem, jakim się posługujemy. I teraz wracając do tej chwili, wracając do tu i teraz. Ja bym chciał tutaj rozróżnić jakby dwie rzeczy. Myślę, że trzy rzeczy właściwie chciałbym tutaj rozróżnić. Jakąś taką impulsywność, spontaniczność i bycie tu i teraz. Okej. Impulsywność mam na myśli coś takiego, co może się wydarzać też niedługo, ale też to już widać u niektórych osób, które też pojawiają się w telewizji, że ludziom puszczają nerwy i w ramach tego jakiegoś przeżywania zaczynają zachowywać się impulsywnie i często narażają siebie i swoich bliskich na różnego rodzaju przykrości, na możliwość zakażenia albo po prostu na jakieś bardzo negatywne dla siebie konsekwencje. Ja bym przed taką impulsywnością bym przestrzegał. Jeśli chodzi o spontaniczność, ona jest dobra. Też każdy człowiek ma w ramach tego swojego planowania różnego rodzaju potrzeby. Są osoby, które potrzebują sobie zaplanować każdą godzinę i każdy dzień co do minuty, a wystarczy niektórym osobom to, że sobie zaplanują, że dzisiejszego dnia zrobi tylko dwie rzeczy. Resztę można wypełnić taką zwykłą spontanicznością. Bo takie myślenie i mówienie o tu i teraz, to mi bardziej przychodzi na myśl całe takie myślenie w takich kategoriach mindfulness, czyli takie myślenie o tym, co nie odnoszenie się do przeszłości, nie rozpamiętywanie przeszłości i nie zamartwianie się nadmierne tym, co będzie w przyszłości. I to ma też taką właściwość chroniącą. Więc ja bym te trzy rzeczy jakby gdzieś tam porozdzielał, żeby one się nie pomieszały.
I myślę, że takie bycie w tu i teraz, to znaczy takie myślenie, czy właściwie przeżywanie i bardziej doświadczanie tego, co się działa, a nie rozpamiętywanie rzeczy, których nie mogę teraz mieć, albo rzeczy, które być może się wydarzą, też ma taką właściwość chroniącą często. Znaczy wiesz co, bardzo fajnie, słuchaj, po prostu uwielbiam te twoje pogłębione refleksje i dlatego też ciebie zaprosiłem, przyznaję, bo nasze też rozmowy często są takie właśnie gdzieś filozoficzne, bo mamy trochę też podobne wykształcenie, ale ja chciałbym zmierzać już powoli do tego, co już troszeczkę tutaj poruszyłeś, czyli w jaki sposób dbać o swoje zasoby, w jaki sposób właśnie zwracać uwagę na to, co nas, że tak powiem, chroni przed tym wyczerpaniem, przed tym przewlekłym stresem, przed tym właśnie niedobrym skutkiem lęku i przed tymi zachowaniami, które nie są dla nas korzystne. Czy mógłbyś nam tak na koniec parę rzeczy podrzucić, na co możemy zwrócić uwagę, żebyśmy my, tak, w tym trudnym czasie, a co za tym idzie, nie tylko my, ale nasze rodziny, nasze psy, żebyśmy po prostu byli no, w lepszym stanie, w lepszej sytuacji. Ja myślę, że ja bym się chciał odnieść do dwóch tekstów na koniec. Bo jak wiesz, ja uwielbiam się odnosić do książek i do różnych rzeczy. I czasami się licytujemy, kto którą przeczytał. Czasami tak. Ale wracając do tego, ja bym się chciał odnieść do dwóch tekstów, które mnie bardzo poruszyły. Nie w takich kategoriach doświadczania lęku w ogóle teraz, tylko doświadczania lęku czy jakiejś niepewności i jakiegoś wyrwania z regularnego życia w dobie epidemii. No bo to słowo właściwie dzisiaj być może raz tylko padło, a i trochę myśmy nie powiedzieli, bardziej skupiliśmy się w ogóle na tym lęku, a mniej skupiliśmy się na tym, jak to jest żyć i dawać sobie radę w trakcie tego, co się w tej chwili dzieje. Tak. Zapowiedź tego, tak? Tak, to znaczy, wiesz co, ja przepraszam cię, trochę się wyłączyłem, dlatego że mój zegar, wiesz, się tłucze i myślałem, że uniknę tego dźwięku tym razem, ale niestety nie. Ale wiesz co, ja myślę, że to też jest trochę symptomatyczne, tak? Że my w tym czasie unikamy słowa epidemia, nie? Że to jest jakiś takie trochę słowo tabu, którego nie wypowiadamy. I dzięki temu może próbujemy je oswoić, nie wiem. Ja bym chciał się odnieść tutaj do dwóch takich rzeczy przywołanych faktycznie, jeśli chodzi o kwestię tej sytuacji kataklizmu, tak na dobrą sprawę, czy właściwie pandemii, czyli czegoś, co nas dotyka, coś, co przeżywamy w tej chwili, coś, do czego nie wiemy, jak się rozwinie w przyszłym tygodniu, też nie wiemy, jakie będzie miało konsekwencje za miesiąc, nie tylko zdrowotne, ale też społeczne, ekonomiczne. Bo oprócz tych lęków, które się pojawiają teraz, pojawia się cały taki temat, to być może na osobny jakiś live kiedyś, taki temat lęków ekonomicznych i tego, co się będzie działo z naszymi finansami, pracą i tak dalej. Dla mnie bardzo poruszającym tekstem, który ostatnio przeczytałem, jest taki tekst Anny Feruty. To jest taka włoska psychoanalityczka z Mediolanu, która przez jakiś czas pozostawała w kwarantannie i ona opisała tą sytuację od strony takiej psychoanalitycznej, tak jak ona ją rozumie, będąc w centrum jednego z najbardziej dotkniętych epidemią rejonów Włoch. I ona w tym artykule, który gdzieś tam zrobiła, zresztą bardzo krótkim, ona opisała takie trzy źródła siły, jakie ona widzi dla siebie, dla swoich najbliższych, dla ludzi, którzy się stykają z tą epidemią. I ja bym chciał o nich teraz pokrótce powiedzieć. Super, bardzo. Ona mówi przede wszystkim, że najważniejszą rzeczą, jaką możemy podjąć i jaka może nam dać siłę i nas odbudowywać, to jest odpowiedzialność. To jest taki kawałek, którym możemy wziąć odpowiedzialność za siebie i swoich najbliższych, w takim znaczeniu jak chronienie siebie i chronienie innych. Czyli dbanie o siebie, dbanie o swoje zdrowie, dbanie o swoje życie, ale też branie odpowiedzialności za to,
co się będzie działo z innymi, tak żeby też innych nie narażać na różne rzeczy, żeby raczej innych wspierać i wspomagać ich w tym, co oni robią. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, na którą ona zwróciła uwagę w tym, jako takie źródło siły, to jest zwrócenie uwagi na fakt, że istnieją wokół nas osoby, z którymi dzielimy świat. I że nagle, jak wychodzimy na ulicę, to tych osób nie ma. Nie ma osób, które nas popychają w autobusie, nie ma osób, które nas drażnią. Czasami są to osoby, których też nie lubimy, ale nagle ten świat staje się bez nich pusty, albo my doświadczamy jakiegoś takiego braku tych ludzi. Więc ona tam pisze o takiej możliwości podtrzymywania relacji, możliwości podtrzymywania tych relacji online z ludźmi, na których nam zależy, ale też myślenia o tych ludziach, od których jesteśmy zależni, od osób, które pracują w sklepach, od osób, które nam świadczą usługi, na przykład wywożą nam śmieci. To jest jakby druga rzecz, taka refleksja nad tym, że jesteśmy współzależni i jesteśmy tymi istotami społecznymi, jakby na to nie patrzeć. To jest drugi kawałek. I trzecią rzeczą, trzecim takim źródłem czy filarem siły, o którym ona pisze, to jest takie oparcie się na osobach związanych z nauką. Czyli wspomaganie, ale też rozumienie tych ludzi, którzy z jednej strony robią pewne rzeczy dla nas, czy w szpitalach, czy w ramach ochrony, czy służby zdrowia dawniej zwanej, ale też tych wszystkich ludzi, którzy starają się w jakiś sposób naukowy mniej lub bardziej zapanować, czy logistycznie zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje. I to są takie trzy źródła siły, na które ona wskazuje, o których ona mówi. I to jest jakby ten pierwszy tekst, o którym sobie pomyślałem. Mhm. Czyli wiesz co, bo strasznie to ciekawe jest i myślę, że takie bardzo dobre jakby wiesz, podsumowanie i zwrócenie uwagi na to, co jest w tej chwili dla nas ważne. Takie poczucie, wiesz... Ja myślę tak sobie, wiesz, oczywiście nie mam absolutnie pretensji, żeby się równać, wiesz, z tą autorką, ale tak sobie myślę, że myśmy przez ostatnie lata tak strasznie jakoś, wiesz, od siebie się oddalili przez to, że wiesz, że różne takie, nie wiem, działania marketingowe, jakieś, wiesz, takie rzeczy, pompowanie tej konsumpcji, prawda, i takie na siłę jakby wmawianie ludziom różnych potrzeb, których nie mają. Spowodowało, że ludzie się troszeczkę, myśmy się od siebie trochę tak oddalili i ten czas epidemii, który przeżywamy, tak naprawdę pokazuje nam, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I możemy też jakby czerpać z tego pewną siłę, która nam pomaga, nie? W tym momencie. I teraz jakby te trzy punkty, na które możemy zwrócić uwagę, chyba są strasznie ważne, że żeby może jeszcze je spróbujmy tak, wiesz, raz, dwa, trzy powtórzyć na koniec. Czyli pierwsza rzecz, tak, to jest odpowiedzialność nie tylko za siebie. Czyli w naszym wypadku też na przykład za to, że nie dajmy się zarazić, żeby nasze psy nie musiały z tego powodu znaleźć się w schronisku. Tak, ale też nie dajmy się innym zarazić, dbajmy też o innych, nie? Dbamy, czyli pierwsza rzecz to jest odpowiedzialność, tak? Tak, bronić siebie i innych, tak. Druga rzecz to zwracanie uwagi na ludzi, których wokół nas już nie ma, w takim sensie, że gdzieś pozostali w domach, a zazwyczaj z nimi mamy kontakt mniej lub bardziej przyjemny. Tak, i widzimy się z nimi na przykład, ja to zauważam na spacerach, tak? Idziemy sobie na spacer z psem, zawsze, ja pamiętam, słuchaj, przepraszam, że taka osobista refleksja, ja pamiętam, mam taką sąsiadkę, którą nazywam skrzypiącą staruszką, dlatego, że zawsze jak jej mówię dzień dobry, to odpowiada dzień dobry, nie? I to jest taki, wiesz, taki rytuał, nie? Zawsze jak ją mijam z felką, to czekam na to jej dzień dobry. I kiedy nagle mi tego zabrakło, bo ona siedzi w domu, to autentycznie czuję, że jej nie ma, nie? Że ona się nie pojawia, że to jest strasznie przykre. Bo ja ją lubię. Mimo, że mnie czasami irytuje. No, to jest druga rzecz. I trzecia, oparcie się na nauce.
na nauce i też myślę, że to ja bym tutaj poszerzył i poszedł w taką stronę, o której też wspominał profesor De Barbaro, że oczywiście możemy sprawdzać wiadomości, fajnie jakbyśmy weryfikowali źródła, ale też nie siedźmy 24 godziny przy telewizorze, przy radiu czy w portalach i nie sprawdzajmy co 10 minut, co się nowego wydarzyło, ile jest tych osób zakażonych, bo zachowajmy jakąś taką racjonalność w tym wszystkim, żebyśmy to my mogli opanować ten lęk, a nie ten lęk, żeby nas opanowywał i pogrążał. Super. Super. Radku, słuchaj, bo już powoli będziemy kończyć nasze spotkanie, bo ta godzina tak minęła strasznie szybko. Tak, jest jeszcze dużo wątków, o których chciałem powiedzieć, ale tutaj... No ale to może będzie jeszcze okazja. Natomiast wiesz, ja się bardzo cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, bo wiem, że na co dzień jesteś zazwyczaj tak zabiegany, że to byłoby niemożliwe, więc tym bardziej doceniam to, że znalazłeś dla nas czas. Ja, wiesz, ten live jakoś tak w ogóle jest taki bardziej, wiesz, uspokojony i wychillowany. Myślę, że naprawdę to, co nam powiedziałeś, jest niezwykle cenne i bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Ja się czuję taki podbudowany tym, że właśnie mamy jednak wpływ na to, jak możemy sobie radzić z tą sytuacją. I myślę, że nasi tutaj uczestnicy tego live'a też widzę, że ci tutaj wrzucają jeszcze serduszki, serduszka, lajki, więc słuchaj, czuj się zarzucony tymi dobrymi emocjami i miłością. Dziękuję. Ja ci wiesz, jeszcze później osobiście podziękuję, jak się spotkamy. Natomiast Grażynka, moja kochana sąsiadka, Grażynka pisze, że bardzo dziękuję, było bardzo ciekawe. Myślę, że absolutnie się z tym zgadzam. Jeszcze wiesz co, może tak sobie myślę na koniec, czy to jest tak, że na przykład gdyby ktoś chciał jakoś tam, nie wiem, z tobą się skontaktować, czy skorzystać z jakiejś twojej osobistej porady, czy z osobistej jakiejś konsultacji, czy to w ogóle jest możliwe w tej chwili, czy nie? Czy ty już nie udzielasz się w taki sposób? Znaczy, do tej pory się nie udzielałem, ale myślę, że jest to jakiś taki znak czasów. Ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to zapraszam najpierw do kontaktu mailowego, myślę, żeby wysłać najpierw takiego maila, ponieważ jeśli chodzi o telefony, jakby mam bardzo dużo w tej chwili pacjentów online, których przyjmuję, więc nie zawsze mogę ten telefon odebrać, a na mail mogę zawsze odpisać. Wszystkie informacje o mnie i dane można znaleźć na stronie www.psychoterapeuta.in. Co, ja myślę, że to wrzucimy po prostu tutaj też w komentarzach, żeby każdy mógł sobie ewentualnie kliknąć, jakby potrzebował. Tak, więc tam znajdziecie pewnie kontakt do mnie, jeśli ktoś bardzo by chciał. Zapraszam najpierw do takiego kontaktu mailowego, ponieważ no w tej chwili jakby dużo się dzieje i też nie zawsze mam możliwość odebrania telefonu. Jasne. Radku, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Cieszę się bardzo, że tak dobrze nas przyjęliście. Tutaj Joanna pisze, live rewelacja, chcę więcej takich spotkań z panem Radosławem. No to musimy cię teraz jeszcze następnym razem zaprosić. Może, słuchaj, zrobimy temat już, nie wiem, inny po tej całej pandemii. Fajnie, że tak piszecie właśnie, że dużo skorzystaliśmy, że dużo kwestii ważnych zostało poruszone. Powiem wam szczerze, dla mnie też. Dla mnie też i bardzo, bardzo się cieszę, że udało się nam ten ekstra live przeprowadzić. Radku, trzymaj się zdrowo. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, dziękuję. Zaproszenie tobie. I do zobaczenia, do usłyszenia pewnie za jakiś czas. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo i nie dajcie się żadnym tam koronawirusom i innym, bo pamiętajcie, że oczywiście spotykamy się jak zwykle w następną środę na zwykłym naszym live'ie Wesołej Łapki. Trzymajcie się, kochani, w zdrowiu. Pa, dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Do pa, pa. Usłyszenia.